Dzień dobry, dzisiaj do odmiany zapraszamy Was na kajaki. Jesteśmy w spornych gaciach. Ruszamy brdą. W kierunku na Mylow spróbujemy się dostać. 19 km. Pan mówi, że między 5 a 7 godzin. Zobaczymy. Albo i 8. Albo i 8. Czy co? Tu jakiś ptaszek siedzi, widzisz? Z żółtym dziobem. Jaki ładny ty jesteś, ptaszku, na jednej nodze. Po wyruszeniu ze spornych gaci, pierwszym jeziorem na naszej trasie jest jezioro Witoczno. I jak Witoczno? Witocznie tak miało być. Witocznie tak miało być i jak Witoczno jest tutaj pięknie. Nie no, nie ma problemu, nie? Tylko całe ujęcie reżyserskie mi zniszczyło się. Trzeba wracać jeszcze raz nakręcić. Opuszczamy jezioro Witoczno. Dziwne to było jezioro, bo nas cały czas zakręcało w lewo. Moja żona jest dobrym kierowcą kajakowym. Uważaj na rury. Czy co? Trochę się umie. Troszkę się umie, tak. Z powrotem jesteśmy na brdzie. Dzisiaj to będzie taki film trochę z jednej perspektywy, bo to ciężko coś pokazać z kajaka, spoza kajaka, nie? Nie strasz panów w ryb. Nie no, odlatują. O. Pięknie. Co? Nie, bo myślałam, że już zjadamy. O, bo ono chyba ma ognisko w środku, wiesz? No. Możliwe do zapalenia. Ryzykownie. Co? Ryzykownie. No fajkę pokoju muszą gdzieś palić przecież. No ludzie tak spędzają wakacje, nie? Chciała zimą obejrzeć, jak było zajebiście na kajaku. Nagle. Czekaj. Zobacz, jakieś inne ujęcie, nie ciągle to samo. No, no. Po półtorej godzinie wiosłowania i przebyciu ponad 6 km dotarliśmy nad jezioro Łąckie. To jest ten drzewiec miejscowości. Po
po naszemu końca nie widać, nie? Ale najważniejsze, że żona wiosłuje, także jakoś damy radę. Wypłynęliśmy z jeziora Łąckiego na jezioro Dybrzg. Dziwna nazwa, ale tak, taka jest. I minęliśmy miejscowość Drzewicz. Teraz kierujemy się aż do Czernicy, a nawet kawałek za Czernicę, gdzie będziemy płynęli już kanałem Brdy do Męcikału, a następnie aż do naszego końca, czyli aż do... Aż wymęcimy. I do Mylofa. Ciągle się myli Rytel z Mylofem. Nie masz siły już, żona, nie? Nie. Dobra, to ja będę teraz wiosłował. No muszę niestety kończyć i wiosłuję. Żona będzie obiad gotować, ja muszę wiosłować. Nie będę. Nenufar. Opuściliśmy jezioro Dybrzyk. Dzięki Bogu. Strasznie tam się zakręcaliśmy w prawo i w lewo. I płyniemy już teraz do samego końca kanałem, znaczy rzeką Brdą, więc już nie będzie żadnych jezior po drodze. Według zegarka już mamy 15 km, a jesteśmy gdzieś w połowie drogi. No i wnikliwe oko obserwatora zauważyło, że zamieniliśmy się miejscami. Teraz ja jestem kapitanem. To czemu ja steruję tutaj? No bo ty jesteś sternik i maszynownia. Fajne, co? Jesteśmy w miejscowości Męcikał. Wdzięczna nazwa. Bardzo wdzięczna. I zbliżamy się do mostu rowerowego, przez który prowadzi kaszubska marszruta. I szlak rowerowy. Ostatnio zdjęcie tego mostu wrzucałem na Instagrama. Zdjęcie zrobione z drugiego mostu, który jest kawałek dalej. Jest. Brda przed samą zaporą zamienia się w takie, no, jezioro właściwie, można by powiedzieć. Zresztą to się chyba nawet nazywa jezioro Mylof. Dwie świnki ważki leciały. A przyleciały znowu. Mam wrażenie, że relacja z kajaka będzie jeszcze nudniejsza niż relacja z roweru. No, widać już zaporę w Mylofie. Także my kończymy powolutku wycieczkę. Bo tam przyjedzie pan odebrać kajaczek. No, dotarliśmy do kresu naszej wycieczki. Jesteśmy w Mylofie. 4:52. Prawie 5 godzin. Niektórzy robią 8, pan mówił. 23,5 km nam wyszło. Trochę namieszkowaliśmy na tych jeziorach. No, fajnie było. Polecamy. Jo, bardzo fajnie. Thank you.